Proszę bardzo, a potem pan. Dzisiejszy rząd i premier Morawiecki tak się bardzo promują, że są propolscy. Chciałbym powiedzieć o dziwną sytuację z kopalnią Krupiński. Tak na siłę jakby chcieli ją sprzedać, zlikwidować. Nikt o tym nic nie mówi głośno, to po pierwsze. Tylko właśnie, tak jak pani tu mówi, że w mediach internetowych w ogóle jest cisza, całkowicie blokada, pan Tchórzewski i inny minister, co nie? A drugie pytanie jest, zbliża się 10 kwiecień, będzie wojna z Rosją, czy nie będzie? Z czym? Z Rosją, nie? Bo będzie ujawniony raport komisji. No, ja tu tak mówię prześmiercią trochę, nie? Z tą wojną. Ale... Proszę pana, nie sądzę, żeby z tego powodu wybuchła wojna z Rosją. Że komisja, ma pan na myśli komisję pana ministra Macierewicza, tak? Nie sądzę, żeby ona ujawniła jakiś raport. Jak słyszałem niedawno wypowiedź Antoniego Macierewicza, to ona ma jakąś taką kolejną hipotezę przedstawić. No to wie pan, od tego nikt nie umarł jeszcze, więc myślę, że to jeszcze wszystko przed nami. Ale nie sądzę, żeby Rosja się zdenerwowała z tego powodu, żeby wojnę tutaj z Polską wszczynała. Z jakiegokolwiek innego powodu. Myślę, że już mówiąc serio, myślę, że dopóki Rosjanie chcą podtrzymać strategiczne partnerstwo z Niemcami, to będą szanowali, będą respektowali podział Europy na strefy wpływów niemieckich i rosyjskich prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Jeżeli z jakiegośkolwiek powodu uznają, że już ich strategiczne partnerstwo z Niemcami nie interesuje, a to wtedy możemy się spodziewać wszystkiego i właśnie na taką okoliczność musimy mieć przygotowaną siłę zbrojną, której nie mamy. Proszę, z Krupińskim. Proszę pana, ja dokładnie nie znam tej sprawy. Kiedyś rozmawiali ze mną tacy panowie, którzy byli w tą sprawę zaangażowani bardzo. I ja pytałem ich, dlaczego oni sami nie wykupią tej kopalni. To znaczy, na przykład, dlaczego oni nie stworzą towarzystwa akcyjnego i nie zaczną sprzedawać akcji tej kopalni takim rozmaitym obywatelom, ciułaczom. I wtedy by ją kupili, bo na razie podnosili larum, że rząd sprzedaje. No to jak rząd sprzedaje, to znaczy, że można ją kupić. To dlaczego? I nie potrafili mi na to pytanie odpowiedzieć. Proszę pana, no podobno, to ja bym wolał jednak coś wiedzieć na pewno niż tam, no jak jest do sprzedania, to ktoś kupuje, no chyba jasne. Ale to znaczy, że jeżeli Chińczycy kupują kopalnię Krupiński, czy zamierzają ją kupić za 600 milionów, to chyba po to, żeby ją eksploatować. No to znaczy, że kopalnia będzie funkcjonowała, no to źle czy dobrze? Własnością Polaków i przynosi... Proszę pana, pan premier Morawiecki ogłosił program repolonizacji gospodarki. Tak naprawdę to można tę całą repolonizację sprowadzić do tego, że rząd renacjonalizuje gospodarkę. Renacjonalizuje. Ja w ogóle uważam, że rząd realizuje pewien program taki gospodarczy przedwojennej sanacji. Przedwojennej sanacji. Sanacja była ruchem etatystycznym, w porywach nawet socjalistycznym. Oto nic, dobrze się to nie skończyło. Natomiast z tą repolonizacją gospodarki to ja bym trochę był ostrożny. Zwłaszcza kiedy się okazało, że pan premier Morawiecki sprowadził do Polski Bank Morgana i na dzień dobry mu dał 20 milionów dotacji. No to jak tak to ma wyglądać,
to wie pan, lepiej żeby się nie było banku Morgana i żeby tej całej repolonizacji nie było, bo to wie pan, jak to na tym ma polegać, że my mamy finansować, smarować tłusty połeć. Proszę? Proszę pana, rząd nic nie powinien nikomu dawać, bo proszę zwrócić uwagę, że rząd preferuje właśnie takie rozwiązania, zaczynając od, biorąc za przykład sztandarowe rozwiązanie, program 500+. Jak się tam przy odrobinie dobrej woli, to można to potraktować jako zwrot podatku. W kategorii jak zwrotu podatku. No to najprostszą formą zwrotu podatku to było nie pobieranie tego podatku, zmniejszenie podatku. Tyle tylko, że wtedy nikt nie miałby poczucia, że rząd mu coś dał. A po drugie, nie trzeba było rozbudowywać aparatu biurokratycznego. No bo po co? A jak się najpierw odbiera, a potem rozdaje, no to po pierwsze ludzie mają poczucie, że coś dostali od rządu. No i są wdzięczni. A to jest taki ludzki odruch. A po drugie jest okazja do rozbudowy aparatu biurokratycznego. Przecież on musi najpierw tam zbierać, a potem rozdzielać i patrzeć, czy aby nikt nie oszukuje, a jak oszukuje, to go tam karać i tak dalej. O, to tu mnóstwo wesołych miejsc pracy może powstać. Bardzo dużo. No i tak jest, a tu te programy rozdawnicze jeszcze tam w perspektywie przed nami. Tak. Więc jaki jest rezultat? To może dać, przynieść zwycięstwo wyborcze Prawu i Sprawiedliwości. Ale nawet gdyby tak nie było, nawet gdyby z jakichś powodów, na przykład w poniedziałek przyjedzie nasza złota pani i tu coś zarządzi, prawda, no to być może Prawo i Sprawiedliwość nie wygra wyborów. Ale nawet gdyby tak było, że PiS nie wygra wyborów, to obawiam się, że kolejna ekipa musiałaby te programy realizować, nawet niechętnie, ale by musiała. Po pierwsze dlatego, że one mają charakter praw nabytych. Bardzo trudno będzie to odebrać. A po drugie, że zwłaszcza jak się jeszcze rozwiną, powstaną te nowe programy, tam Mieszkanie Plus i tam tych starych dziadów, tam to na darmowe leki, no to dla takich jak ja, ja mówię o sobie. No ja już skończyłem 70 lat, to już jestem starym dziadem. No i następne ekipy jeszcze z jednego powodu będą musiały to realizować, bo w sytuacji demokracji politycznej liczba obywateli objętych tymi programami będzie już tak duża, że nikt nie ośmieli się podnieść na to ręki. Jaki skutek tego jest? Ano taki, że całe państwo jest wpychane w jednokierunkową uliczkę, z której nie ma odwrotu. A jeszcze dodatkowy ten jest element, że te programy rozdawnicze realizowane są za pieniądze pożyczone. No bo program 500+ kosztuje 24 miliardy złotych rocznie. A deficyt budżetowy jest 41 miliardów, więc to są pieniądze pożyczone, które trzeba będzie oddać. Nawet jak nie trzeba będzie oddać fizycznie, to trzeba będzie obsługiwać na rosnący dług publiczny. No i jak na przykład koszty obsługi długu publicznego osiągną, dajmy na to, 90 miliardów złotych rocznie albo i 100, no to przełóżmy sobie to. Podzielmy to sobie przez 35 milionów, bo tylu obywateli rzeczywiście mieszka w Polsce, bo 3 miliony wyjechały na emigrację. To tylu rzeczywiście mieszka w Polsce. No to będzie ładnych parę tysięcy złotych na każdego obywatela, a jeśli pomnożymy to przez typową pięcioosobową rodzinę, no to dopiero się zaczną, widzimy jaki problem będziemy mieli, prawda, że
I to nie tylko polski rząd. Inne rządy też kupują sobie spokój społeczny za cenę wpychania własnych obywateli w coraz głębszą niewolę lichwiarskiej międzynarodówki. Bo to na tym to polega. Istota niewolnictwa, bo to w niewolę, istota niewolnictwa nie polega przecież na tym, że właściciel swojego niewolnika bije, czy że krzyczy na niego, czy tam go przezywa. Nie. Istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi pracować na swojego pana. Co to znaczy, że musi pracować? Musi oddawać mu bogactwo, które swoją pracą wytwarza. Więc my jesteśmy właśnie w takiej sytuacji. Coraz większą część bogactwa, które swoją pracą wytwarzamy, oddajemy naszym właścicielom, czyli lichwiarskiej międzynarodówce. A rząd nas uszczelnia i pilnuje, żebyśmy to kurczę bladę, oddaj wszystko, wywiąż się. Bo od tego zależy jego tutaj dalsza egzystencja, bo tamci nie żartują. Najlepiej, proszę bardzo. Proszę. Jakie pytanie mam mówić? Chyba nie jest wilków na Podhalu. Nie rozumiem. Ile jest wilków na Podhalu? No nie wiem, skąd mogę wiedzieć, jak ja nie jestem tutejszy. Wilkostwa jest 12 sztuk, łącznie z Orawą, Spiszem, Podhalem Pomaków, Podhalański, aż po Nowy Sącz. A według kamer, nieoficjalnie to mówią nadleśnicy, jest około 70. To jest tak samo nasza dyskusja na temat, to woli tam Żyda. To jest wszystko kwestia świadomości, coś tam naprawdę dzieje. Jak na przykład są reporterzy śledczy, jeżeli na przykład prezes Airbusa, przepraszam, mówi, że kończymy produkcję Caracala, gdzie ta maszyna przestarzała, a pan się ją jak leci, kupuje, kupimy sobie fajną maszynkę, do czego? Równie dobrze możemy kupić sobie starego Mi-8, tak samo jest fajny helikopter. Tam, gdzie jest starto Mi-8, to w Caracalze nie przegrywa. Gdzie są reporterzy śledczy? Proszę pana, ja myślę, że ministrowi Macierewiczowi złowrogiemu wszystko by przebaczono, ale nie to. Bo ja nie trudno mi sobie odtworzyć bieg, nie trudno mi sobie odtworzyć tutaj prawdopodobny bieg wypadków. Otóż Polska miała zapłacić za te śmigłowce cenę prawie dwukrotnie wyższą niż płaciły inne państwa. Nie ma żadnego powodu racjonalnego, żeby była cena tak wysoka, więc jedynym wyjaśnieniem jest to, że poszły duże pieniądze pod stołem. Ale jeżeli poszły duże pieniądze pod stołem, no to i nie doszło do kontraktu, to te pieniądze trzeba będzie oddać. A jak tu oddać, jak już zostały wydane? No chyba tak, chyba tak. Więc stąd takie nerwy. Stąd takie nerwy i pan Siemoniak się uwija jak w ukropie, bo on doskonale wie, że to on w razie czego pierwszy zostanie odstrzelony. Od razu mu łeb odstrzelą bez regeli. Na razie Francuzi cicho siedzą, bo... Proszę? Tak. Dam mi ten dzisiaj komputer, jak już internet. Ja zresztą z internetu pana poznam, czy z internetu, jak obserwowałem pana, pan mówić, bardzo sobie je cenię. Chodzi mi o to, czy na przykład pan Siemioniak, pan Klik, reszta ministrów z jednej czy z drugiej strony, czy to jest PiS, czy to jest PO, czy oni gdzieś żyją w XIX wieku, XX wieku. Przecież dzisiaj, jeżeli pani Gersdorf przykładowo wychodzi na mównicę i ona mówi, że jakąś tam gazetę, wchodzę w internet, czytam jej życiorys, przeglądam, nagle widzę, że ona jest oskarżona o jakieś przekręty w OFE. No ludzie, damy się dowiaduje o różnych dziwnych rzeczach. Pan szef Airbusa mówi, kończymy produkcję Caracala, jest maszyna przestarzała. Ludzie, młodzi ludzie to oglądają, czytają. Dlatego, wie pan, ja nie jestem ultrasem demokracji, a co więcej, nie wierzę w jej autentyczność. To z prostego powodu. Nie dlatego, żebym był jakiś specjalnie podejrzliwy, tylko dlatego, że w każdym państwie musi być ktoś, kto zapewnia ciągłość państwa. I w państwach o ustroju monarchicznym to jest dynastia. Jeden król jest mądry, sprawiedliwy, odważny, dzielny i tak dalej, uczciwy. A drugi jest głupi, tchórzliwy, tam zdzierca, łajdak i ten. Jak jest już bardzo zły, to ukręcają mu łeb albo trują go jakąś trucizną i jakiś kuzyn ambitny obejmuje
rządy i znowu dynastia trwa, wszystko jest w porządku. W państwach o ustroju republikańskim, tak jak nasze, nie ma dynastii z natury rzeczy. A tutaj też ktoś musi ciągłość państwa utrzymywać. I to jest albo armia, albo tajne służby, albo jedni i drudzy. I ja nie mam pretensji do starych kiejkutów, że Polską rządzą, bo to ktoś państwem musi rządzić. Tylko mam do nich pretensje, że rządzą źle. Jakby dobrze rządzili, to niech im Pan Bóg da zdrowie. Proszę. W 93 roku wszystko aborcji zawodów było mniej więcej tyle samo osób. 50 osób, pół na pół, 50% na 50%. Na dzień dzisiejszy słyszę, że przeciwko aborcji, za ochroną, więc zwiększenie z ochrony życia jest prawie 80% ludzi. Przybywa 30% ludzi, czyli jest gdzieś ta świadomość życia rośnie. Czy młodych ludzi, jeżeli chodzi o wojsko, niech pan powie, wie pan jak to słyszy w wojsku, to jest zakład ochrony ludzi, nie chory, tam pasmo ZUS wysłać, żeby emerytury, renty dawali na samym początku. Ludzie słabi, B50, oczywiście była wujka, dziadka, tak dalej. Znam to, ponieważ mam dużo kolegów w wojsku i widzą, co się dzieje, nie? I chłopak wysportowany, który ma świetne wyniki, nie dostaje się do wojska, no bo jak, nie? Skoro dostaje się syn, ewentualnie wnuczek. Proszę pana, no... Że polskie wojsko jedzie PKS-em na ćwiczenie. Te ćwiczenia, które teraz były z Amerykanami, prawie 4 tygodnie, był pierwszy poligon od 8 lat, gdzie nawet było normalne, że jest poligon raz do roku, dwa razy do roku, 4-tygodniowy. Od 8 lat pierwszy poligon, gdzie był prawie 5 tygodni. Wojsko jedzie ze swoimi kanapkami. Ja słyszę od kolegi, ja mówię, ta, wiesz, co mamy ćwiczenia z Amerykanami? Fajnie będzie, zjemy sobie obiad, pojemy sobie, bo tato musimy wozić swoje kanapki. Jedzie wojsko PKS-em ze swoimi kanapkami, swoje buty kupują tutaj w Demarzyna Edmentarza. Proszę pana, no bardzo nad tym ubolewam. Kilka lat temu słuchałem wykładu pewnego generała, który mówił o sytuacji sił zbrojnych. I konkluzja była taka, że poza kontyngentem, który jeździ na misje te zagraniczne, to nie ma w całej armii formacji zdolnej do wykonania zadania bojowego innego niż służba wartownicza. No tak powiedział ten generał. Nie, ja wiem, ale to on tak, ja go cytuję, co on powiedział, więc to wie pan, to tak to wygląda. Bardzo mnie to martwi. A tam na Żłowskiej stoi 70-letni dziadek, Polki mówi, że on ledwie chodzi i on pilnuje bramy. Ludzie. To rzeczywiście jest to trochę kompromitujące, ale no takie czasy są. Wie pan, Polska jest, znaczy nie tylko państwo jest rozbrojone, ale naród nawet pod względem posiadania broni. Polska jest najbardziej rozbrojonym narodem w Europie. Nawet mężni Czesi są w lepszej sytuacji od nas. A jednocześnie mamy, to jest, warto się nad tym zatrzymać chwilę. W jesienią ubiegłego roku byłem na Podkarpaciu i tam z wiarygodnego źródła dostałem informację o dużym przemycie broni, który idzie z Ukrainy do Polski. No i tam mówiłem o tym publicznie, pisałem wielokrotnie, bo oczywiście nic, nikogo to nie obchodzi. No i teraz przed świętami wielkanocnymi złapali jakieś dwie Ukrainki na przejściu granicznym w Dorohusku. Złapali dwie Ukrainki, które przewoziły działko takie przeciwlotnicze jako elementy hydrauliczne. Ja widziałem fotografię tego działka, to jest sześciolufowe sprzężone działo, 30-milimetrowe, które wyrzuca 600 pocisków na minutę. Więc nie wiem komu, kto jest odbiorcą, kto miał być odbiorcą tej broni w Polsce. Bo to jeżeli już nie tam pistolety czy taką broń strzelską, tylko takie rzeczy się przeszmugluje przez granicę, to znaczy, że coś się szykuje. No, to zwykłemu tam nawet gangsterom taka broń jest niepotrzebna, bo to przecież to trzeba gdzieś na czymś, na samochodzie się tego nie da zainstalować. Tam się wydarzy, że żyją w XIX-XX wieku, że pomimo tego, że jest internet dostępny od ręki. Ja nie muszę z panem się kłócić. Pan mówi mi coś, a tak ja to sprawdzę sobie i sprawdzam, nie? Tak, była teraz historia, jak grał teraz Barcelona z Borussią, no i nagle się okazało, że 20 błędów sędziego, ale to jest nieważne, chociaż kamery widziały. Rozmawiałem z Januszem Noskim, generałem, chyba rok temu, półtorej roku temu,
No i on sobie oczywiście kupić piwo. Ja mówię, cześć, ja mam jeszcze tansować tego. A mój lataśmy się nie widzieli, no to sobie wezmę jedno piwo. No i tak, rozmawiamy, rozmawiamy, zawsze mówię, ja już powiedz, że mi tak, bo tu mi mówią w internecie, to i to, tu gazeta pisze to. Co, no ja, jak ty? Nie, to ty nie wiesz o tym? Także mi chyba skończyli, byliśmy tam chyba po 10 piw, ale Janusz na sobie chodzi mi o co? Że on nie wiedział, że ludzie o pewnych rzeczach wiedzą. On w pewnym momencie już wystawił oczy i ja mówię, a skąd ty to wiesz? No przecież jak ja skąd wiem? No przecież widzę, co gazety o tobie piszą, mówię oficjalnie. No proszę pana, no co jeden człowiek chce zakryć, to drugi odkryje, dlatego to bardzo... Ale nie, ja byłem w szoku, że on nie ma świadomości tego, generał SKW nie ma świadomości tego, że proste media coś tam o nim mówią, coś przekazują, informacje o nim. Bo to wie pan, najciemniej jest pod latarnią. Nie, bo my mamy się tak znać, czy nie, bo reszta widzi wiedzę. Przepraszam, bo ponieważ... O, nie,